Widzę, że mamy kworum, bardzo bym prosił, ale proszę o zajmowanie miejsc. Ja, żebym nie zapomniała. Widzę, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 34. sesję Rady Dzielnicy 16. Wobec braku uwag do protokołu z 33. sesji Rady Dzielnicy 16. stwierdzam jego przyjęcie. Szanowni Państwo, projekt porządku obrad został przekazany Państwu do skrytek. Godzina była ustalona na sesji, także tutaj nie powinno być problemów z godziną rozpoczęcia dzisiejszej sesji. Do porządku obrad, który został Państwu dostarczony, wpłynął wniosek Komisji Praworządności w sprawie przyjęcia projektu uchwały zwiększającego stan osobowy. Ale mam wrażenie, że ktoś mi przeszkadza. Tak, szanowni Państwo. W sprawie przyjęcia projektu uchwały zwiększający stan osobowy 6 Oddziału Straży Miejskiej, druk numer 275. Rozumiem, że głos za przedstawi przewodniczący komisji, pan Robert Adamek. Przepraszam, ja nie chciałbym tu 3 godziny czekać. Ale jedno ja złożyłem skargę i 3 wnioski. To ja pana poproszę. Nie chciałbym 3 godziny czekać jako ostatni, żeby mi ktoś na ubliżał, więc chciałbym to... Ale ja to obiecuję. Proszę pana, krótko. Albo pan... Ale ja... Ale jeżeli pan się nie zgadza, to ja wyjdę. Ale inaczej. Ale ja to pytam, czy pan udzielę głosu? Proszę pana, kto prowadzi obrady? Proszę pana, ja tylko chodzę. Bardzo proszę zadzwonić po Straż Miejską, pan przeszkadza w prowadzeniu. Są zasady, ja panu udzielę głosu. Jeszcze nie przyniósł, jeszcze porządku obrad nie przyjął. Widział pan kiedyś na sesji, przepraszam, czy widział pan kiedyś na sesji Rady Miasta, żeby przed porządkiem obrad ktoś w taki sposób zabierał głos? To nie jest normalnie dyktatura z pana strony. Przepraszam, bardzo proszę zadzwonić na Straż Miejską. Proszę pana, to jest zwykła prowokacja. Dokładnie tak z pana strony to ocenię. To jest zwykłe chamstwo i prowokacja. Nie znaczy, że mi naubliżano. Panie Góra, pan ma sprawę w sądzie i pan za to odpowie. I proszę pana, to co wy robicie, to jest zwykła prowokacja, bo grzecznie się chciałem zapytać. A ja grzecznie panu nie udzieliłem głosu, bo jeszcze nie przyjąłem porządku obrad. Czy mogę zabrać głos, jeżeli nie panu udzielę, udzielę głosu, jak przyjmiemy porządek obrad. Proszę zostać. Proszę zostać. Proszę zostać. Proszę zostać. Czy raz mi sobie życzę, żeby został? Oczywiście, proszę zostać. Dobrze. Nie się pan nie śmieje, bo nie ma się z czego śmiać. Szanowni Państwo, Robert Adamek, głos za wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał Komisji Praworządności. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Praworządności uchwaliła uchwałę ostatnio. Złożyła wniosek do Rady Dzielnicy o zwiększenie stanu osobowego oddziału 6 Straży Miejskiej z Wzgórza Krzyżowskie. Z tego względu, że stan osobowy, w tej chwili stan osobowy oddziału jest tak mały, że na przykład w nocy niestety nie ma żadnych patroli na terenie naszej dzielnicy, natomiast w ciągu dnia są tylko 2 patrole, oczywiście nie przez całą dobę, nie przez cały dzień. Także w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej dzielnicy wnosimy o zwiększenie. Jest głos przeciw. Widzę, a więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek grupy radnych. Aha, przepraszam, było za. Kto jest przeciw? Przepraszam. Tak. Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny wniosek grupy radnych. Zmiana zakresu zadania powierzonego. I tu ja rozumiem, że ktoś z grupy radnych powie, jak jest ten. Odnośnie tak. Bardzo proszę, Tomasz Grzyb. Kwestia jest tego typu, że potrzeba jest przeniesienia pieniędzy, które były zapisane na tym zadaniu, na tym zadaniu, tylko są na innych paragrafach. Są na paragrafach usługowych i wynagrodzenia osobowego, a potrzebne jest zakupienie dodatkowego sprzętu. Stąd też ta niewielka kwota, jakby żeby wyrównać te pieniążki do tego, żeby można było przygotować spotkanie. Okej, to był głos za, głos przeciw. Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę.
Kto wstrzymał się od głosu, również nie widzę. Czyli tak, stwierdzam, że i oczywiście ostatnim punktem będzie punkt oświadczenia i komunikaty. Stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Już tutaj. Szanowni Państwo, ja tutaj tak, rozumiem, że Pan Piotr bardzo by chciał zająć głos, to powiem tak. Chciałbym, żeby Pana wystąpienie, specjalnie dam czas, bo znając Pana możliwości, chciałbym, żeby Pana wystąpienie zmieściło się w 4 minutach. Dobrze? Bardzo proszę, Pan Piotr. Proszę Państwa, to nie znaczy, że ja bardzo chciałbym zabrać głos, tylko grzecznie się spytałem, czy mogę zabrać głos. Jeżeli ktoś nie rozumie, co ja mówię, śmieje się, ja rozumiem, że się można śmiać i nie rozumieć. I to jest właśnie taki brak kultury. Proszę Państwa, po ostatniej sesji tutaj Pan Grzyb, który biegł po Straż Miejską, zaczepił mnie, proszę Państwa, jak podszedłem do roweru i zaczął mnie tutaj w jakiś sposób wypytywać o moje zasługi działalności w podziemiu 8 lat. Tak, proszę Państwa, 8 lat od wprowadzenia stanu wojennego do rejestracji byłem prześladowany, szykanowany na czele Związku Krakowskiego Stal, w moim zakładzie, dzielnicy i proszę Pana i tak dalej. I proszę Pana, jak mu powiedziałem, że ustawa o kombatantach mówi wyraźnie, że nie jest ten kombatantem, którego się rejestruje, tylko ten, który należał do organizacji, która walczyła o wolną Polskę, to zaczął się śmiać i kpić. Natomiast Pan Adamek dołączył się do tego, wyzywał mnie od głupka, od dziada, od najgorszego. Więc proszę Państwa, to nie godzi się radnemu i jeszcze przewodniczącemu Komisji Praworządności, który bierze 700 zł, Panie Adamek. Proszę Pana, i teraz była świadkiem Pani Teresa i tutaj Pan tutaj radny też był, ja to napisałem, to pismo. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tutaj dostałem od Stowarzyszenia Solidarnych, z tych internowanych i represjonowanych, że pomoc dla osób, którzy walczyli w Solidarności o wolną Polskę, jest zgodnie z ustawą zasadniczą, ma mieć wymiar specjalny i zapewniać godny poziom życia, więc intensywność i opieka państwa musi się odróżniać im plus od powszechnego zakresu świadczenia. Należy więc to przedstawić. Także konstytucja wyraźnie o tym mówi, proszę Pana, i wyraźnie mówi, kto popiera komunizm, jest przestępcą. Taka jest prawda, kryminalistą. To jest w prawie karnym już ustanowione. I prześladowanie to działacze podziemia, to jest popieranie komunizmu, to jest przestępstwo karalne i karne. Złożyłem też wnioski o to, żeby mi tutaj słyszałem o możliwości dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego. Jako kombatant i osoba niepełnosprawna mam w pełni do tego prawo. Tutaj takie rada dzielnicy może wydać decyzję, bo MOPS mi odmył w ramach represji. Proszę Państwa, MOPS przegrał ze mną 133 sprawy, 50 sądzi. To nie jest śmieszne. Możecie się śmiać, możecie mówić. Ja jestem... Ale nikt się nie śmieje. Ja, no, ta Pan Adamek jest bardzo zadowolony. I proszę Państwa, ja rozumiem, ja jestem, studia skończyłem na 3 fakultetach, doktora robiłem, studia podyplomowe, że ludzie nie rozumieją, co ja do nich mówię, no ale trudno, jak się ktoś nie uczył, no to trudno, bo to tak musi być. Mam prośbę, żeby Pan skończył, powolutku się Pan czas. No następny wniosek był o to, żeby na osiedlu Kościuszkowskim i Złotej Jesieni dla bloków socjalnych tam te placy zabaw, i następny wniosek był o to, żeby ten pikni lotniczy tutaj, żeby to absolutnie zlikwidować
Ja jestem z Leszna, tam jest lotnisko, jest za miastem, tam były dwa razy mistrzostwa świata, więc mi to nie jest. To, co wyprawiają samoloty nad tymi blokami, to jest bronia, to jest kryminalne działanie. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że tutaj pewne rzeczy, które pan napisał na piśmie, prawda, mamy, przynajmniej dzisiaj na zarządzie było poruszane, część rzeczy dostanie pan informację na piśmie, część poszła do komisji, tam gdzie pan wnioskował, w swoim czasie dostanie pan. A jedna informacja jest ważna dla pana, że jeżeli jest spotkanie, prowadzący spotkanie, to nie można zabierać głosu wtedy, kiedy się chce, tylko wtedy, kiedy człowiek, który prowadzi, panu ten głos udzieli. I to też jest sprawa kultury osobistej, bo pan powiedział, że ja jej nie mam. Tylko, że to nie ja panu przeszkadzałem, tylko pan mi przeszkadzał. I to trzeba jasno powiedzieć. I tyle. Ja zamykam dyskusję. Ja w ogóle nie chcę z panem dyskutować. Ale pan kłamie przy ludziach, bo ja zabrałem głosu nie po to, żeby zabierać ale głos, nie, dziękuję tylko panu. Żeby pana grzecznie się spytał. Ale ja panu powiedziałem, czy mogę zabrać, czy będę mógł zabrać ja na początku, a żeby pan, nie czekać się to powiedzieć. To ja panu kłamie i nie pan kłamie i nie obraża. A ja panu chciałem odpowiedzieć grzecznie. A ja panu też odpowiedziałem grzecznie, że ja nie zabierałem głosu, tylko zadałem pytanie, a ja czy co panu mogę zabrać głos, czy będę miał taką możliwość, tak. Czy muszę czekać. Tak, i tak odpowiedziałem. No. I trzeba uszanować pewnego rodzaju. Właśnie pan się już troszkę uspokoił, już nie denerwuje się tak jak poprzednio. Wydaje mi się, że jest wszystko. Ale bardzo proszę. Ale proszę nie przeszkadzać. Bardzo dziękuję. Jeżeli. Dziękuję. Nie, ja myślę panowie, ja myślę, że dajcie już spokój. Dziękujemy. Nie poszedaj z interwencją. Mam prośbę, żeby jest zgłoszenie z naszej strony, pan przepraszam. Przepraszam. Jeżeli pan się nauczy przerywać i zakłócać obrady, to będziemy mieli bałagan. Jeżeli pan przyjmie do wiadomości, że jest przewodniczący, który prowadzi obrady sesji i ja w tym momencie panu nie udzieliłem głosu, a pan zabiera ten głos, to znaczy, że pan mnie ignoruje. Ale pan kłamie. Mam prośbę. Albo, ale już nie będę tłumaczył. Bardzo proszę. Zostaje pan na sesji, to proszę usiąść. Jeżeli nie, to proszę być. Proszę zostać na sesji już. Proszę zostać już na tyle. To jeżeli pan będzie jeszcze raz nam tutaj przeszkadzał, to poprosimy i wtedy wyprowadzicie pana. Dobrze, dziękujemy za pomoc. Bo ja tutaj. Wszystko w porządku. Na dzień dzisiejszy jest. Ale tak mówię, to jest. Pierwszy i ostatni raz. Jeżeli będzie nam utrudniał ten mieszkaniec prowadzenie sesji, wydaje mi się, że należy tutaj skorzystać z państwa. Dziękuję bardzo. Przepraszamy za. Proszę panu, ja osobiście. Panie Piotrze, bo moja cierpliwość się skończy. Albo pan posłuch porządkuje się pewnemu regulaminowi, albo pan opuści tą salę. Niech pan wybiera. Przepraszam. Ale ja mam prośbę. Ale nie ma żadnego adwokata. Ale ja przepraszam, nie udzielam panu głosu. Ale proszę nie rozmawiać ze mną. Teraz prowadzę. Tak. Szanowni państwo, kolejny punkt. Kolejny punkt w porządku obrad. Nie dajmy się zwariować. Kolejny punkt jest to rozpatrzenie.